Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Pierwszy podniosę za tym rękę. Powiedział te słowa pewien polityk, który bardzo by chciał, żeby społeczeństwo, większość przynajmniej społeczeństwa, miało o nim wyobrażenie i postrzegało go jako wielkiego męża stanu. Tak w Polsce, jak i w Europie. W 2001, w 2005 i w 2007 roku nawet mnie udało się mu przekonać do swojego programu, który okazał się demagogią. W 2011 już nie musiałem głosować na tą partię właśnie z tego powodu, że pojawiła się taka, która bezskutecznie od 10 miesięcy próbuje skończyć finansowanie partii politycznych z budżetu obowiązkowo. Wielu z Państwa walczyło z poprzednim systemem, a teraz tworzycie identyczny, taki, który w 1989 roku skasowaliście. Ja mam pytanie do Pana Premiera. Panie Premierze, w ilu jeszcze obietnicach wyborczych Pan Premier zamierza tak samo podnieść rękę za tymi propozycjami, jak w wypadku propozycji o dobrowolnym finansowaniu partii politycznych? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie pośle.